Powiat Ostrowski w 2020 roku podjął się realizacji dużej i kosztownej inwestycji drogowej w gminie Małginia Górna. W maju ruszyły prace nad przebudową drogi relacji Morzyczyn-Włościański – Kiełczew-Prostyń-Treblinka. Część tej trasy już została przebudowana i oddana do użytku, a ostatniego dnia września podpisane zostały umowy na realizację pozostałego odcinka. Droga wiedzie od miejscowości Treblinka przez Prostyń w kierunku powiatu węgrowskiego, a tak naprawdę dla mieszkańców to jest trasa dojazdowa do drogi nr 50 krajówki Ostrów Mazowiecka-Mińsk Mazowiecki. I to jest taki, można powiedzieć, też skrót z drugiej strony do Małkini dla nas, ostrowiaków. I jest to bardzo ważny odcinek, ponieważ jest kontynuacją, więc cały obszar będzie już skończony i będzie można śmiało przez całą część powiatu ostrowskiego w tamtym rejonie przejechać po nowej, bardzo dobrej drodze. Mieszkańcy się cieszą, my też, środki dofinansowania zewnętrznego pozyskane, więc cóż więcej trzeba oczekiwać. Powiat środki na inwestycję pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych. Rządowe dofinansowanie pokryje aż 70% całości kosztów. Pozostałe 30% pokryje po połowie powiat oraz gmina Małkinia Górna. Taki klucz podziału środków, tych własnych, wkładu własnego, pozwala nam na zrobienie przez powiat znacznie większej liczby dróg, niż gdybyśmy to sami musieli finansować. W sumie przebudowa drogi ma kosztować ponad 9,5 miliona złotych. Prócz położenia nowej nawierzchni jezdni, przebudowanych zostanie 6 skrzyżowań, wykonanych ponad 3,5 kilometra chodników, 9 przystanków autobusowych i 10 oznakowanych przejść dla pieszych. Wiedzie ta droga przez miejscowość bardzo gęsto zaludnioną, więc tam w tym momencie to tylko wypada mi poprosić mieszkańców o cierpliwość, przeprosić za kłopoty komunikacyjne, bo one w czasie budowy z oczywistych względów będą. Mamy już doświadczenie z tego następnego odcinka, dlatego prosimy o cierpliwość. Ale potem, szanowni państwo, będzie naprawdę dobrze. Termin wykonania inwestycji ustalono na 16 sierpnia 2021 roku.